zrobić. Obiadowe danie zapraszam, oglądajcie, lajkujcie. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Rusiowej Kuchni Domowej. W dzisiejszym wydaniu filmiku naszego zaproponuję Państwu potrawkę z fileta kurczaka. Więc co nam potrzebne? Filet z kurczaka, tutaj mam akurat dwa filety, papryka, pieczarki, cebula, do tego potrzebujemy kukurydzę jeszcze, ananasa, sól, pieprz i ryż w torebkach akurat kupiłam, także ten ryż będzie nam też potrzebny, oczywiście olej. No i co? Do dzieła zaczynamy od obierania pieczarek. Zawsze to pieczarki obieram ze skórki. O, w ten sposób, żeby te pieczarki później się nie rozwarstwiały, jak pokroimy. Także te pieczareczki trzeba poobierać. O, i tak po kolei. Fajna potrawa, może być jako danie obiadowe, może być jako danie na kolację, czy dla gości, których się spodziewamy. Bardzo fajna, smaczna potrawa. I to będzie takie słodko-kwaśne. Tak, pieczarki mamy już obrane i kroimy do miski i tutaj powiem, że nie trzeba ich tak drobno kroić, w takie nawet grubsze cząstki, jak nam się tutaj uda, nie muszą być drobniutko pokrojone, mogą być na ćwiartki. Także te pieczareczki pokroimy sobie. Przygotujemy je do naszego dania. Następnym etapem będzie przygotowanie mięska. I tutaj przygotowałam ręcznik, żeby to mięsko trochę z wody osuszyć. Ono jest już umyte wcześniej. I będziemy kroić mięso. Kroimy. I mięsko kroimy też w taką grubszą kostkę. O, tak na pół i tak te filety sobie pokroimy. No takie cząstki, nie za małe, bo to się też zesmaży, więc później nie będzie takie drobne. Można by tradycyjnie ubić, zrobić kotlety, a ja tu proponuję Państwu taką potrawkę, która jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna i pożywna. Dobrze, my mięsko mamy pokrojone. Teraz ubieramy cebulę do naszego dania. Ubierzemy tutaj akurat dwie cebulki, to wystarczy. Jak ktoś lubi cebulę, można spokojnie sobie więcej tej cebulki skroić. Cebulę będziemy kroić w piórka. O, dobra. Teraz sobie pokroimy cebulę. Takie pół talerki. Dobrze, teraz zabierzemy się za paprykę. Też ją tu pokroimy. Usuwamy ze środka nasionka i te łąki, tak żeby tego nie było.
papryczkę też pokroimy na takie cząstki. Kukurydzę odsączyliśmy i tutaj mamy na miseczce. Teraz jeszcze otworzymy puszkę z ananasem i będziemy kroić ananas. W zależności jak kto lubi, niektórzy lubią słodko, więc tego ananasa można dać więcej, nie żałować. A ja tutaj tak dam takie 6 plasterków, więc myślę, że i ta też na takie cząstki pokroimy ananasa. Jeszcze już pokrojony i te składniki mamy już wszystko przygotowane do obróbki termicznej, tak zwanego smażenia, duszenia, więc tu nad kolejnym etapem będzie smażenie, duszenie. Możemy wkładać mięsko, które podsmażymy sobie na pełni. Wstawiliśmy wodę na ryż, trochę posolonek i woda nam się powinna zagotować, a tu nasze mięsko się już smaży. Musi woda odparować najpierw. Woda nam się gotuje, więc teraz wrzucimy ryż i niech się ugotuje. Tak, już woda nam prawie wyparowała. Będzie troszeczkę. Otrzymamy jeszcze i będziemy dodawać kolejne składniki. Mięsko mamy już odparowane, tego mięska nie trzeba smażyć na złoty kolor, mocno tylko tak. I teraz dodajemy cebulę, przykryjemy, zaraz jeszcze może te czarki wrzucimy, już razem będzie dusiło. No. Te czarki muszą na papryczkę. No. I papryczkę. I te wszystkie składniki, teraz to wszystko przykryjemy i będzie się dusić. I to nam się teraz dusi ładnie pod przykryciem i dalej. Co jakiś czas trzeba pomieszać, żeby się nie przypaliło, nie przywarło za bardzo. Następnym etapem teraz włożymy ananasa i włożymy kukurydzę. I dalej to będziemy dusić. Przemieszamy wszystko razem, żeby się połączyło. Tak jak widzicie, jest to kolorowe, zachęcające. A jak pachnie? Pięknie. Chyba po całym pomieszczeniu się zapach roznosi. I przykryjemy trochę. O, i dusimy dalej. I teraz naszą potrawkę przyprawimy solą i pieprzem. Więcej żadnych przypraw nie trzeba. Wystarczy tylko sól i pieprz. Żeby nie wytrącać smaku zapachu tych warzyw. Mięska to tylko soli i pieprzu dam. No, takie może być pierne. I teraz przemieszamy. To sobie połączymy razem. No. I niech się teraz nam dusi. Tak, nasze danie jest już gotowe.
I teraz musimy przełożyć ryż do półmiski. Jak się tu już ugotował. Przełożymy do półmiska. I tu możemy troszeczkę sobie to rozdrobnić, żeby był taki nie w kawałku. Nasza potrawka jest już też gotowa, więc przełożymy ją do półmiska. I tak jak widzicie, taki się soszek nawet wytworzył, więc to takie jest fajne też do obiadku. I teraz sobie pozwolimy nałożyć na talerz porcję takiego jedzonka. I tak jak mówię, może to być produkt gotowy już do obiadu. Jak sobie obiadek zaplanujemy, to polecam bardzo, bardzo pyszne. I tu sobie jeszcze tej potrawki nałożymy na talerz. W zależności jakie mamy apetyty, można tego sosu polać sobie na ryż albo obok poukładamy sobie to na talerzu. O, i tak wygląda nasza potrawka z kurczaka. Proszę bardzo, do tego suróweczka. Ja dziękuję bardzo, życzę smacznego. Piszcie w komentarzach, jak Wam wyszła potrawka, jak smakowała. I życzę wszystkim smacznego. Zapraszam na kolejny odcinek Rusiowej Kuchni Domowej. Dziękuję bardzo.